taka okazja spróbować potrawy ugotowanej przez dwóch inżynierów, bo tutaj gotuje oczywiście inżynier rolnictwa z inżynierem informatyki. Dyrektor Świerk miał trochę łatwiej, bo oczywiście dyrektor Krzysztof Świerk jest inżynierem mechanikiem, ale miał w asyście tutaj specjalistkę po kierunku kulinarnym. No ja oczywiście tutaj asystuję dzisiaj panu przewodniczącemu, ale moja branża to informatyka, bity, bajty, meterabajty, a dzisiaj no mierzę się trochę w innym tutaj obszarze. Myślę, że uda nam fajnie się tak zrelaksować, troszeczkę odejść od komputera, dokładnie, prawda? Dokładnie, dokładnie. Świeże powietrze, słońce świeci, jak to mówią. Tysiące ludzi znów przybyły do Kaczek Średnich na majówkę powiatu tureckiego i wystawę rolniczo-ogrodniczą. Jakie atrakcje dla nich przygotowano? Tak, dzisiaj mamy wyjątkowe atrakcje z uwagi na to, że to 9. wystawa rolniczo-ogrodnicza, majówka powiatowa i dzisiaj bawimy się kulinariami, bawimy się na scenie tak naprawdę, więc możemy zobaczyć na scenie gotujące, w cudzysłowie to nazwę, lokalne gwiazdy. Ja jestem już po pierwszym gotowaniu, było ciężko, nie ukrywam, że sprawiały nam ogromny problem technikalia, ale daliśmy radę. Miałem przyjemność gotować z moją uczennicą Klaudią Gruszczyńską. W tym momencie na scenie znajduje się przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Gebler wraz ze starostą Mariuszem Seńko. Już za chwilę pan, panie Arku, jako redaktor wszystkich sołtysów, sołtys wszystkich redaktorów, nie wiem jak zapleść w to kucharstwo, ale z tego co wiem mają być naleśniki po rusku, więc pokazujemy dzisiaj, że każdy gotować może, mimo że nie zawsze znajdujemy na to czas, nie zawsze mamy czas, aby gotować w domu z uwagi na różnego typu obowiązki zawodowe, ale dzisiaj pokazujemy, że każdy z nas gotować może, wieńczy dzieło i ostatnim jest dyrektor szpitala Grzegorz Gibaszek, więc bawimy się kulinaria. Pokazujemy, że można to robić, że przy pięknej pogodzie w Kaczkach Średnich dzisiaj odwiedzą nas tysiące osób, a na nie poza sceną i poza konkursem każdy gotować może również drugie kulinaria powiatu tureckiego. Również pierwszy raz pokazujemy i prezentujemy na tak dużą skalę nasze Centrum Edukacji Precyzyjnego Rolnictwa, wyposażone za prawie okrągły milion ze środków Starostwa Powiatowego we wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, stąd też nowoczesne technologie, maszyny i coś, co tak naprawdę stanowi dzisiaj przyszłość szkolnictwa. Z uwagi na to, że będzie to pierwsze, już mamy potwierdzenie Centrum Precyzyjnego Rolnictwa w Europie, a najprawdopodobniej również i na świecie. Akredytację liczymy, że uzyskamy ją we wrześniu i zaczniemy kształcić nie tylko młodzież, ale również i doskonalić naszych lokalnych rolników w aspektach precyzyjnego rolnictwa, aby w lepszy sposób optymalizowali swoją produkcję rolną, a na tym również mieli większe zyski z produkcji rolnej. Wydarzeniu towarzyszą różnego rodzaju atrakcje, także te dla motocyklistów, panów motoryzacji, rowerzystów. Tak, jest dzisiaj organizowany zlot motocyklistów, jak co roku, również rajd rowerowy, który niebawem się tutaj u nas pojawi i przyjadą jego uczestnicy, mnóstwo osób dzisiaj zaangażowanych w naszą wystawę, a ta wystawa jest też szczególna z uwagi na to, że ten rok jest rokiem jubileuszowym naszej szkoły i już 23 czerwca obchodzimy 60-lecie oficjalne, czyli zjazd absolwentów, pokazujemy co przez dekadę w szkole się zmieniło, jak szkoła dojrzała, jak szkoła wypłynęła na szerokie wody edukacji europejskiej i nie tylko, więc wszystko przyjemne, spożyteczne łączymy, a z uwagi na to, że nasza szkoła to również historia sportowa 21 czerwca,
spodziewamy się na tym stadionie nie tylko doskonałej imprezy, ale również polskich olimpijczyków. Mamy wstępne potwierdzenia już od pana Zbigniewa Brudki, naszego panczenistę. Będzie pan Kozakiewicz, wszystkim znany. Będzie ktoś na pewno z kadry polskich skoczków. Już dwie osoby z Polskiego Komitetu Olimpijskiego odwiedziły nie tak dawno kaczki średnie. Był to Marian Sypniewski, dwukrotny brązowy medalista we florecie oraz pan Czesław Fluder, czyli rzecznik polskiej kadry skoczków. Liczymy na to, że pojawi się być może Adam Małysz, pojawi się być może Kamil Stoch, Piotr Żyła, a więc na pewno będzie ciekawie. Cała ceremonia wraz z odpaleniem znicza olimpijskiego, a także wciągnięcia flagi na marsz, coś czego tak naprawdę u nas w regionie jeszcze nie było, a warto tutaj też nadmienić, że jest to jedyna taka impreza organizowana w Polsce w danym roku i w tym roku udało się ją zorganizować w kaczkach średnich. Ja w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować pomysłodawcom i inicjatorom tego wydarzenia, a najważniejszym z tych pomysłodawców jest pan Włodzimierz Kubiak, czyli nasz absolwent kaczek średnich, który bardzo mocno się tutaj angażuje, za co bardzo serdecznie Włodkowi dziękuję. Dzisiaj gotowaliśmy potrawkę, filet kurczaka w potrawce, tak dokładnie się nazywało. Dla potrzeby takiego i trochę zabawy dodałem to sformułowanie na sam koniec tego przepisu à la Gebler. Także tak to się zakończyło. Natomiast to jest danie, które gdzieś wyniosłem z rodzinnego domu i ono, tak jak już wcześniej mówiłem prowadzącemu, nigdy nie przybrało, przynajmniej w naszej rodzinie, takiego jakiegoś przepisu na papierze. To się dopiero stało w wtorek, środa, gdy trzeba było, się okazało, przygotować przepis do tego dania, które się przygotowywało tu dzisiaj. No i ten przepis na papierze jest tak naprawdę od wtorku czy środy tamtego tygodnia. Czyli z pokolenia na pokolenie przechodził ten przepis i teraz dotarł tutaj do kaczek. To znaczy na pewno z pokolenia moich rodziców na moje, aczkolwiek dalej nie dochodziłem, nie rozmawiałem z matulą na ten temat i trudno mi jest jak gdyby powiedzieć, czy to gdzieś dalej było zakorzenione w naszej rodzinie. Natomiast no, ten smak gdzieś tam wyniosłem z rodzinnego domu i gotowałem go bez przepisu, tak? Wiedziałem, co trzeba dodać, po prostu co trzeba zrobić, a że był potrzebny przepis, no to on się teraz znalazł na papierze. Ale nie gotował pan sam. Jak się gotuje z panem starostą? Dobrze się gotuje. No zawsze pomocne są ręce, które gdzieś pomogą pokroić. Chociaż pan starosta zastrzegał, że nie jest jakimś wybitnym tutaj kulinarnym asem. I zresztą tak jak ja też nie jestem jakiś tutaj uzdolniony mocno kulinarnie, aczkolwiek sobie dosyć dobrze radzę w kuchni, nie powiem. Chociaż te obowiązki kulinarne w domu no, przejmuje całkowicie żona praktycznie. Ja tam nieraz w sobotę, w niedzielę, jak mam czas, no to staram się żonę odciążyć i coś ugotować. Natomiast w tygodniu to już zawsze są obowiązki żony, bo też ta praca samorządowa i zawodowa no, nie pozwala mi często na to, żeby być w jakichś normalnych godzinach takich obiadowych gdzieś w domu, a dzieci są w domu, także te obiady są potrzebne, chociażby i dla nich, w związku z tym żona przejmuje te obowiązki. Jak klimat w kaczkach średnich? Tak jak zawsze, ja tu przyjeżdżam zawsze z takim sentymentem, wracam do kaczek, bo też ze sceny powiedziałem dzisiaj, że 31 lat temu, jak sobie jechałem tutaj, tak policzyłem, rozpocząłem naukę w tej szkole, także to już sporo czasu minęło od tego momentu, ale zawsze, za każdym razem, gdy tu jestem, bo i zawodowo tu się różne spotkania odbywają ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, staramy się zawsze współpracować z dyrekcją, czy obecną, czy poprzednimi dyrektorami szkoły. Zawsze mogliśmy liczyć na tą współpracę jako ta agencja rolnicza, żeby zorganizować jakieś spotkanie czy jakiś pokaz. Dlatego zawsze z sentymentem i z taką nostalgią gdzieś wracam tutaj do tej szkoły, no bo tu spędziłem ładnych parę lat swojego życia, jakby nie patrzeć. A ten stadion w szczególności wspominam, bo tutaj się też padło dzisiaj, nawet chyba dyrektor jak gotował, mówił o profesorze Pamfilu, który nas uczył WF-u. No, ten stadion wyciskał z nas niejedne poty.